Nie wiem, czy wiecie, jak wygląda naturalny las, czy kiedykolwiek spotkaliście się z naturalnym lasem, ponieważ większość tego, co rośnie w Polsce, są to sztuczne nasadzenia. I no, jakaś sosna, brzoza przeważa, chociaż inne gatunki też się zdarzają, najczęściej w rezerwatach. Są to po prostu stare, przedwojenne nasadzenia na drewno budowlane, typu dąb albo modrzew. No, modrzewiowy los bardzo trudno dostać teraz, na pewno się spotkać. I taki prawdziwy las, który sobie naturalnie się wysiał i naturalnie wyrósł od nasionka do przywróconego konaru, tak jak tutaj widzimy. To się zdarza w miejscach, o które byśmy ich w ogóle nie podejrzewali. Są to przede wszystkim doliny niedużych rzek. No, takich jak Bzura, takich jak jakieś takie miejscowe, praktycznie bez nazwy, które często wysychają latem albo zamieniają się w jakiś malutki strumyczek. I tylko one rosną w sposób naturalny, czyli od krzaczka do dorosłego drzewa. I zwróćcie uwagę, jak inaczej wygląda taki las. Jest tutaj bardzo bogata flora. Mamy po pierwsze tak zwane runo. Teraz runo jest już pod liśćmi, więc słabo je widać, ale jeszcze coś tam wystaje. No tam dalej widać takie co wyższe roślinki. Mamy partię lasu takiego młodego drzewostanu, który o tutaj jakiś klon, to jest chyba jawor, tak? Tu są młode jawory. Mamy przede wszystkim niejednolitą strukturę gatunkową. To znaczy tutaj mamy na przykład brzuski, które, zobaczcie, jakie one są krzywe. Tak nie urośnie posadzone drzewo. Mamy brzozy, mamy... to jest młody dąb. Może słabo widać, ale jest. Tu mamy właśnie młodego jawora. Klon jawor jest bardzo charakterystyczny dla Polski. Dużo bardziej niż popularny, ale jednak przywieziony klon kanadyjski. O, tutaj mamy na przykład młodą lipę. Dzisiaj to jest jeden las, jedna polanka, a ile gatunków można spotkać? No i mamy przede wszystkim drzewa dojrzałe, które zobaczcie, jak rosną najczęściej. Nie jest jedno drzewo posadzone równo w rządku co ileś metrów. Mamy tutaj przykład kilku drzew, które rosną obok siebie. Jeżeli te drzewa się nie przewrócą i nie uschną, to z czasem te konary się ze sobą zrosną. I będzie się wydawało, że jest to bardzo, bardzo stare drzewo, bardzo grube. A w rzeczywistości będzie to kilka drzew, które się ze sobą połączyły na warstwie przyziemia. I proszę zobaczcie, jak ważne są starsze drzewa dla rozwoju i dla zatrzymywania wody. Zobaczcie, tu jest... Ojej, znowu pociąg jedzie. Tutaj mamy właśnie to, dzięki czemu nie będzie pożaru w lesie. Mamy tutaj te wszystkie mchy, porosty i tak dalej. Dzięki temu one rosną najczęściej od północy i to rzeczywiście jest północ, północna strona drzewa. I rosną też grzyby. Bardzo fajne grzyby są. Tutaj w tych dolnych partiach znajdują też mieszkanie zwierzęta. Może nawet ktoś tutaj mieszka. Mamy wreszcie paprocie, które rosną na drzewie. Zobaczcie, to ta paproć rośnie na drzewie. Także takie drzewo w pewnym momencie zaczyna się nawet nie tyle starzeć, co po prostu traci grunt i się przewraca pod własnym ciężarem. Bywa, że samo usycha. W tym roku była susza i sporo drzew uschło. No tutaj mamy przykład. Całkiem młode drzewo, ale uschło. I
ono się mu po jakimś czasie przewróci pod wpływem wichury, o tak jak te tutaj drzewa. I one spróchnieją. Część z nich będzie wykorzystana przez bobry do produkcji tam. Tutaj jest bardzo dużo bobrów w okolicy, może akurat nie w tej konkretnej, ale w zeszłym roku było trochę bobrów, to znaczy śladów po zębach i tak dalej. Prawdopodobnie część tych drzew, nie widzę tutaj żadnego śladu akurat bobra, ale jak znajdę, to wam pokażę. Tutaj nie ma żadnej bobrzej tamy, natomiast jest bardziej w kierunku torów i tam po drugiej stronie. To wiem, bo nawet kilka takich znalazłam. I one też wpływają pozytywnie na wszystko dookoła. No ale leśnicy tak naprawdę ich nie lubią. Dla leśników bóbr to jest szkodnik. Jeżeli na przykład jest park i przez park przepływa rzeka i jakieś bobry się tam dostaną, to zniszczą ten park dokumentnie. Dlatego na przykład w parkach przy rzekach są specjalne osłony, żeby takie, z takiej siatki, żeby bobry nie mogły zniszczyć dołu. No bo to jest niebezpieczeństwo też dla ludzi, takie drzewo nadgryzione przez bobra. Łatwiej się może przewrócić i po prostu zabić człowieka. Takie naturalne lasy podczas wichur są bardzo niebezpieczne. Także jeżeli się interesujecie bushcraftem, czyli takimi technikami przetrwania wśród dziczy, to pamiętajcie, że zanim w ogóle pójdziecie spać do lasu i zanim kupicie milion gadżetów, których zresztą większość się zupełnie nie przydaje, to warto po prostu poznać las na takich zwykłych wycieczkach jednodniowych. Po prostu wziąć plecak, kijki do trekkingu, dobre buty na sztywnej podeszwie. W miarę sztywnej. Dobrze jest, żeby były za kostkę, ale ja na przykład chodzę po takim lesie w zwykłych butach, takich właśnie trekkingowych, nie górskich. I po prostu sobie ten las obejrzeć. Zobaczyć, gdzie jest płasko, gdzie się zbiera wilgoć, gdzie chodzą zwierzęta, a gdzie właśnie nie chodzą. Zaprzyjaźnić się z lasem. On jest naszym przyjacielem, tylko my się go boimy, ponieważ go nie znamy. To jest tak, że jak człowiek wchodzi do sali pełnej ludzi, to troszkę się ich obawia, bo nie wie, kim są. I starcie z lasem po dłuższej niebytności to jest dokładnie to samo. My po prostu nie rozumiemy tego. Słyszymy jakieś w nocy, zwłaszcza słyszy się różne odgłosy. I nie wie się, co to są odgłosy i automatycznie budzi się strach. I często ludzie się pytają, co się stanie, jeżeli ktoś zaś będzie miał kontakt z dzikimi zwierzętami w lesie. No, dzikie zwierzęta nie są groźne dla człowieka w lesie, tutaj u nas. To nie są tygrysy, które polują na ludzi, prawda? Raczej, no jedyne, co może nas spotkać, to, że niechcący przestraszymy jakieś zwierzę. I ono nam wtedy zrobi krzywdę, bo będzie się bronić, bo będzie wyczuwało zagrożenie z naszej strony, będzie bronić młode, prawda? Więc jeżeli będziemy zachowywać się spokojnie, jeżeli będziemy unikać takich miejsc, gdzie one sobie śpią, gdzie one sobie żarują, które w pozorom wcale nie ma ich dużo i bardzo łatwo znaleźć miejsce z daleka od zwierząt, no i wyżej na nas szczeka jakiś jeleń albo sarny, nie wiem, czy sarny szczekają, jelenie raczej tak, i te inne wszelkie kopytne, parzystokopytne, no nieważne. W każdym razie łosie na przykład są bardzo ciche. Łoś chodzi po lesie jak duch. I to rzeczywiście może się okazać zgubne, bo on się nas przestraszy, a to jest bydlę. I może po prostu ruszyć na nas, chociaż ja szczerze powiedziawszy, tak jak znam ludzi, którzy podróżują po lesie, to nie spotkałam się z sytuacją, żeby kogoś zaatakował łoś. One są bardzo płochliwe, no ale zawsze jest to duże zwierzę. To myślę, że najbardziej można się obawiać jednak niedźwiedzi w górach, więc nie jeździcie w Bieszczady. To znaczy, jeżeli chcecie spać w lesie, to
W takich wyższych partiach Bieszczad, Beskidy Niskiego i tak dalej, tam się pojawiają takie zwierzęta i one rzeczywiście mogą być groźne. Natomiast taki zwykły las na nizinach, który jak widzicie, może być bardzo malowniczy. I on jest dosyć blisko cywilizacji, wbrew pozorom. Może być dużo ciekawszy niż górskie lasy, które są tak naprawdę bardzo trudne. Jest tam dużo jarów. Trzeba mieć porządne obuwie. Łatwo się można zgubić, bo tam nie działają gipsy. No to jest też ten problem, że jary zasłaniają satelity, wyobraźcie sobie. To jest dosyć bardzo ciekawe, że jak jest nisko, chmury są i jak jest wejdziemy w jakieś obniżenie, to przestaje łapać fiksa. Satelity są widocznie nisko nad horyzontem, jeżeli wejdziemy nisko, to stracimy zasięg. Dlatego bardzo Was zachęcam do jednak posługiwania się papierowymi mapami i kompasem. Bo to nam może uratować tyłek w takim miejscu, kiedy właśnie stracimy zasięg. A w lasach bardzo łatwo traci się zasięg. Dlatego jeżeli udajemy się w jakieś miejsce, które jest z dala od cywilizacji, dobrze jest mieć ze sobą nawet najprostszą mapę okolicy i właśnie kompas. Wtedy przynajmniej będziemy wiedzieli, w jakim kierunku się poruszać. To znaczy, jeżeli się gubimy, to najlepszy sposób to po prostu iść na azymut. Ustalasz sobie jakiś azymut i idziesz przed siebie. No zawsze dojdziesz do jakiejś drogi, a przy drodze to już można szukać pomocy i już będzie dobrze. Także to tyle, gadanie z lasu. Tym razem bez teorii spiskowych prawie. Mówiłam Wam o działalności bobrów w naszej okolicy i to jest właśnie jedno z ich dzieł. Nie widzę tu niczego pożartego, ale to jest właśnie ich dzieło. Budowlane, sama. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Jest strasznie głośno, szumi woda. Najwyżej dodam dźwięk oddzielnie. O, coś tu ząbki żarły. Tegoroczne, bo jeszcze nie ściemniało. Znowu grzybki. To jest ta biała huba, która podobno ma działanie lecznicze. Chyba nawet antyrakowe. Ale trzeba ją ususzyć, coś tam zrobić. Co można jeść w lesie? Na przykład to mamy tutaj bardzo dużo smacznego jedzenia. To chyba jest podagrysznik, ale nie jestem pewna. Ale ja to w każdym razie jem. To bardzo smaczne. Zdaję sobie coś rybę. Niam. A to jest bardzo smaczne, kiedy jest młode, natomiast czyli na wiosnę. A kiedy jest na jesieni, to tylko młode liście, bo inaczej jest już taki łykowaty, ale też jest bardzo smaczny. Ten okrągły jest przede wszystkim smaczny, kiedy jest młody, bo nie ma goryczki, starsze już są takie gorsze, ale powiedzmy, że jak jesteście głodni, skończyło Wam się jedzenie, to tym się można naprawdę dobrze najeść. Jest dużo smaczniejsze od sałaty i innych takich sklepowych paskudztw, może nazwijmy to tak. No to już ma kilka lat.